Miejsca parkingowe obok Uniwersytetu Śląskiego zostały zlikwidowane. W centrum Katowic szykują się od jutra duże zmiany dla kierowców. Będą dwie ślepe ulice i zaparkuje o 20 samochodów mniej. Po inwestycji polegającej na przebudowie mostu nad Rawą miasto postanowiło nie wracać do wcześniejszej organizacji ruchu. Wykorzystujemy tę okazję i zmieniamy organizację ruchu, stałą organizację ruchu, na taką, którą mieliśmy już okazję podczas tej przebudowy zapoznać się z nią. Kierowcy też mieli okazję zapoznać się z nią. Chociaż ten most kosztował miasto ponad 4 miliony złotych, kierowcy nie będą nim jeździli. Awaryjny dojazd musi być zapewniony dla służb ratunkowych, gdyby nie daj Boże coś się wydarzyło. Ulica Moniuszki na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bankowej będzie dwukierunkowa, ale bez przejazdu w kierunku ulicy Bankowej. Nie będzie tu miejsc parkingowych. Na końcu ulicy Bankowej również pojawią się słupki. Zmiany były uzgadniane z Uniwersytetem Śląskim, który twierdzi, że studenci mimo wszystko nie powinni mieć problemu z dotarciem na uczelnię. Dosyć łatwo jest skomunikowany nasz kampus z Centrum Przesiadkowym na Zawodzie, ale także na Brenowie. W bliskiej odległości tutaj znajdują się przystanki autobusowe, przystanki tramwajowe, więc możliwość zostawienia samochodu w tej okolicy, ale też po drugiej stronie w strefie kultury, no jest, myślę, wystarczającą opcją dla osób przemieszczających się samochodami. Jak widać, już dzisiaj obok kampusu jest ciasno, a kierowcy parkują gdzie popadnie. Możliwe, że niektórzy z nich czekali na to, żeby wzdłuż Rawy ponownie dało się zostawić samochód. Jednak zmiany, które miały być tymczasowe, zostaną już na stałe.